Powiem tak, że wiadomo, w jakiej sytuacji do tej pory był Radomek, że potrzebne nam były punkty i przede wszystkim tych punktów musimy szukać u siebie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdża, uważam, bardzo dobra drużyna, która potrafi grać w piłkę, ma swój styl, jest niewygodnym przeciwnikiem i dopóki mi się bramki nie strzeli, to na pewno ciężko się przeciwko nim gra, bo trzeba być czujnym cały czas w defensywie, bo mają bardzo dobrych, szybkich zawodników z przodu i widzieliśmy, że jeżeli trafi nam się w błąd, to i stracimy bramkę, na pewno będzie ciężko ją odrobić. Dlatego cieszę się, że zespół zagrał na zero z tyłu, że strzeliliśmy akurat dzisiejszym meczu 3 bramki, ale nas najważniejsze są punkty. I na pewno chłopaki zostawili kawał zdrowia, ale to jest dopiero pierwszy kroczek, zostały jeszcze 5 takich małych kroków, żeby ta runda, można powiedzieć, była dla Radomiaka udana. Ale tak jak powiedziałem, chłopaki zasłużyli na słowa uznania, ale to już jest za nami. Od dzisiaj, można powiedzieć, przygotowujemy się do następnego meczu. Meczu piątkowego, bo wiadomo, jeżeli się wygrywa u siebie, a poprawi się to na wyjeździe, czy przywiezie się punkty z wiatru, to wtedy to widać w tabeli. Wtedy można, jak to się mówi, odbić się troszeczkę od tego dna i zbliżać się ku temu celowi, który żeśmy sobie tutaj z prezesem założyli, że to ma być ta 8 na koniec sezonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.